bardzo wysoko. Jako Podkarpacki Związek Piłki Nożnej stawiacie sobie poprzeczkę, jeżeli chodzi o organizację tej gali. No właśnie, jak zrodził się pomysł organizowania gali na taką skalę, z taką ilością osób, przedstawicieli wszystkich klubów w zasadzie z Podkarpacia? No to przede wszystkim niejednokrotnie rozmawialiśmy na zarządzie. Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej podjął taką decyzję, panie dyrektorze, że musimy zrobić coś wyjątkowego, że musimy zrobić coś na skalę regionu, kraju, dlatego że stać nas na to, mamy wspaniałych przyjaciół, sponsorów i samorządy, które nas też wspierają. I to jest przede wszystkim bardzo ważne, dlatego bez ich pomocy byśmy tego nie zrobili, dlatego z tego miejsca bardzo dziękuję. Natomiast zrodził się pomysł też taki, dlatego żeby uczcić jak gdyby w szczególności te wszystkie kluby, w szczególności niższych klas rozgrywkowych, czyli mam tutaj na myśli od ekstraklasy do B-klasy, tak chcemy tutaj ich wyróżnić. No i w szczególności B-klasy, A-klasy dzisiaj będziemy wyróżniać. Będziemy też piłkarzy wyróżniać w lidze okręgowej, czy w pięciu kategoriach w klasie czwartej lidze. Także mamy tego naprawdę dużo i myślę, że jestem wręcz przekonany, że to będzie dobra gala, udana gala, że ona będzie jak gdyby pamiętna i w szczególności klubów, które nigdy nie mogły być na takiej gali, a teraz będą i będą docenieni, zauważeni, w szczególności ich najlepsi piłkarze. Najlepszych wybieramy z najlepszych i to jest przede wszystkim najważniejsze, żeby pokazać dzieci, młodzież, fajne drużyny dzisiaj pokażemy, które osiągnęły w tamtym roku duże sukcesy, złote medale. Na przykład w tym barku Szkoła Podstawowa z Krasnego, czy przede wszystkim Stal Rzeszów, no i też wicemistrz Polski Benjamin Krosno. Też pokażemy dzisiaj mistrza Polski U19 w futsalu, JKS Jarosław, też fajna niespodzianka z tamtego roku. Także no trochę mamy co pokazać, mamy się czym pochwalić i ta gala jest ku temu właśnie, żeby to wszystko zaprezentować. Dzieci, młodzież, trenerów, piłkarzy, piłkarki, trenerów, wychowawcy, dzieci, młodzieży, drużyny, samorządowców, sponsorów. I to jest taka gala właśnie, żeby na wielką skalę, na dużą skalę, bardzo dużą, przede wszystkim zaprezentować tych wszystkich naszych nominowanych i tych, którzy nas wspierają przez cały rok. Podkarpacka piłka nożna jest zdecydowanie na fali wznoszącej, jeżeli chodzi o osiągnięcia klubów i te szczeble rozrywkowe, w których poszczególne kluby się znajdują czy awansują. Jaki jest szczyt albo jakie jest marzenie pana prezesa? No ja bym chciał, żeby była przynajmniej jeszcze jedna drużyna w Ekstraklasie na Podkarpacie, przynajmniej jeszcze jedna. Chciałbym, żeby przynajmniej dwie było w pierwszej lidze, w drugiej lidze, żeby 3-4 zespoły jeszcze doszło do tego, co mamy, a mamy nie za wiele. Więc w trzeciej lidze też bym chciał, żeby się dodatkowo kluby tam inne jeszcze, przynajmniej 2-3, bo jednak to jest makroregion i tutaj jest trochę inna rywalizacja, ale mimo wszystko jest to Liga Centralna. I tutaj od Ekstraklasy do trzeciej ligi myślę, że jest to do zrobienia i stać nasze kluby piłkarskie, żeby tutaj fajnie zadebiutować i stać ich na to, żeby grać na tych najwyższych, bym powiedział, poziomach. Dlatego jestem przekonany, że w przyszłości będziemy do tego dążyć, ale też się cieszę z tego, że mamy w Ekstraklasie Eurobus Przemyśl, który też sobie świetnie radzi, świetnie sobie tam, prawda, w Ekstraklasie rozgrywa te mecze, mnóstwo, duże zainteresowanie, mnóstwo kibiców, no praktycznie by mieli jeszcze raz taką halę, 2-3-krotnie większą, to by na pewno tych kibiców było też tylu, żeby wypełnili salę. Także no piłka się rozwija na Podkarpacie, jesteśmy dużym, potężnym związkiem, praktycznie to, co mamy wokół nas i tych działaczy, piłkarzy, trenerów, to praktycznie to prawie 60% sportu podkarpackiego, czyli pozostałe wszystkie dyscypliny, jakie mamy na Podkarpaciu, to jest zaledwie 40%, czyli my mamy praktycznie, można powiedzieć, 60%, jeśli chodzi o rynek, także jesteśmy mocni, silni, z tego się też cieszymy. Bardzo dziękuję, miłego wieczoru. Dziękuję nawzajem, dziękuję bardzo.